Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy Krowodrza do realizacji w latach 2013-2014. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego projektu zadania inwestycyjnego przyjętego uchwałą nr 36/340/2013 z dnia 17 września 2013 roku zgodnie z poniższym zestawieniem. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 przy ulicy Zakątek 2 w Krakowie. Zespół Ekonomiki Oświaty. Cel zadania. Realizacja inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 ulica Zakątek 2 w Krakowie. 2013 rok. Opracowanie projektu wraz ze złożeniem dokumentacji i pozwolenia na budowę. Kwota 25 000 zł. Zadania priorytetowe. 2014 rok. Realizacja inwestycji. Kwota 40 000 zł. Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf 2. Uchwała przyjmuje życie z tego podjęcia. I to jest trzecia uchwała związana z tą samą sprawą. Pani Zbędna. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.